Koło Europejskich Demokratów popiera tę uchwałę, no byłoby jednak po 250 latach niezrozumiałe i nieczytelne społecznie, gdybyśmy byli przeciwko. Ja już nie będę powtarzał tych zarzutów, które tutaj padły. No absurdalna była ta historiozofia prezentowana przez panią posłankę z PiS-u. Jednostronna, fałszywa i bezmyślna zupełnie. No jak można wychwalać na przykład taki akt Konfederacji? No nie wiem, czy to jest celowe, no czy to jest w ogóle coś niesłychanego. Steroryzowany przez wojska rosyjskie Sejm dał równouprawnienie inowiercom. No to straszna zbrodnia rzeczywiście. Danie równouprawnienia inowiercom to jest potworna zbrodnia. Zbrodnia. No, to jest powód, dla którego no, rozpętano wojnę domową w Polsce. Konfederacja Barska była wojną domową. Była też powstaniem w sensie takim przeciwko rosyjskiej dominacji, ale Polska była państwem suwerennym w tym sensie, że miała króla, miała rząd, natomiast rzeczywiście była poddana rosyjskiej proszę nie przeszkadzać, już pani swojej mądrości mówiła, swoje genialne pisowskie mądrości już pani mówiła. I przeciwko takiej jednostronnej historiozofii Koło Europejskich Demokratów protestuje. My oddajemy hołd wyłącznie bohaterom, którzy walczyli o Polskę. Oddajemy hołd żołnierzom, tym wszystkim, którzy się bili z armiami Suworowa, z moskiewskimi wojskami. Natomiast nie oddajemy, i to jest wszystko, natomiast ani nie oddajemy hołdu wstecznym pomysłom antyreformatorskim, to nie tylko porwanie króla, panie pośle, głupi, bezmyślny akt, który izolował Polskę w Europie, ale także działanie przeciwko chłopom. Przecież konfederaci dopuszczali się, że otwarcie dzisiaj można powiedzieć, zbrodni na Ukraińcach, na mniejszościach narodowych. To były nietolerancyjne grupy, takie kupy, wtedy mówiono szlachty, która dopuszczała się, ponieważ przegrywali z Suworowem, to raczej nie mieli szans, nie wykazywali się jakimiś sukcesami, no to wygrywali z Żydami, z chłopami, z ukraińskimi, z zabijaniem ludzi. No to nie jest powód do chluby. Konfederatom wyrządził ogromną przysługę słowacki przez sen srebrny Salomei, ksiądz Marek, i stworzył mit Konfederacji Barskiej, który się utrzymuje, ten mit jest szlachetny i piękny, tylko niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. To było pierwsze właściwie takie no, powstanie, wszystkie inne były tragiczne, najgorsze warszawskie, już najtragiczniejsze. Wszystkie inne powstanie mieliśmy, zaczęliśmy serię 5 powstań, co jedne to większa klęska. Także ja bym też kolejny raz prosił autorów tego typu uchwał, żeby może pomyśleli trochę, bo ja od pani posłanki z PiS-u nie żądam, żeby pomyślała trochę, bo to jest zbyt daleko idące i bezczelne żądanie z mojej strony, żeby pani zanim usta otworzy, pomyślała trochę. Ale od autorów tej uchwały no, oczekuję, żeby poczytali może Konopczyńskiego, Zamoyskiego, może poczytacie pan trochę Poboga Malinowskiego, no poczytajcie trochę historię Haleckiego i zobaczycie, że no po prostu wasza historiozofia, delikatnie mówiąc, jest oderwana od rzeczywistości. Mimo tych wszystkich uwag, z uwagi na przelaną polską krew w obronie wolności, koło Unii Europejskich Demokratów popiera ten projekt uchwały. Dziękuję panu posłowi.